Jak pokazują badania, co 10 internauta w Polsce to dziecko w wieku od 7 do 14 lat. Najmłodsi użytkownicy korzystają z sieci coraz dłużej i intensywniej. W celu promowania bezpiecznego korzystania z sieci ustanowiono Dzień Bezpiecznego Internetu. Obchodzimy go 6 lutego. Internet w dzisiejszych czasach to są miliony serwerów, komputerów podłączonych do sieci. I oprócz całej masy dobrych rzeczy, które tam możemy znaleźć, istnieją też zagrożenia. Przede wszystkim moim zdaniem narażone są dzieci, które w niekontrolowany sposób korzystają z internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet. Ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników sieci. Obchodzony jest od 2004 roku, co roku w inny dzień. Pierwszy albo drugi wtorek lutego. W Polsce już po raz czwarty z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Obchody patronatem objęła komisarz do spraw mediów i społeczeństwa informacyjnego. Chyba największą użytkowników, którzy korzystają z internetu, to są nastolatkowie. Czyli chłopcy, młodzi chłopcy szukają pewnie niekontrolowanej, może nie wszyscy, ale wielu z nich przekracza granice i szukają niekontrolowanej przemocy. Niestety krwawych filmów, które po prostu wpływają tak, a nie inaczej na ich psychikę. I tutaj też rodzice. Przede wszystkim rodzice. Rodzice powinni dbać i zwracać szczególną uwagę na to, co dziecko robi i nie odpychać tego problemu, który istnieje. Internet to dla dzieci medium zapewniające przede wszystkim rozrywkę. 70% najmłodszych internautów gra online. Wbrew stereotypom, witryny poświęcone grom w sieci cieszą się niemal równym zainteresowaniem dziewczynek i chłopców. Również 70% dzieci aktywnych online korzysta z serwisów społecznościowych. Wydaje mi się, że są dobre chyba zabezpieczenia. Nie jest aż nic tak strasznego, trzeba tylko korzystać z internetu w właściwy sposób, nie? I kontrolować dzieci, to chyba nie będzie żadnych zagrożeń. Nie boisz, tam nie jest jakieś wirusy czy nie wirusy? A to wirusy? Tak. A jest taki, mam jeden wirus taki w komputerze. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć przed tymi wirusami? Nie wiem, mogę się zaszczepić. W ramach akcji w miesiącu lutym organizowany jest szereg inicjatyw, których celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą internet, a także pokazanie, jak można chronić swoje pociechy przed takimi zagrożeniami. Coraz większym problemem wśród dzieci i młodzieży staje się cyberprzemoc, czyli znęcanie się nad innymi przy pomocy technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Już niebawem na ulicy Żwirowej powstanie ścieżka rowerowa i chodnik. Ciąg pieszo-rowerowy zakończy się dopiero na granicy miasta. W zeszłym roku nie udało się rozstrzygnąć przetargu, ale w tym roku znaleziono firmę w wyniku przetargu, zresztą gorzowską, Sanitex, która wykona ciąg pieszo-rowerowy, to się tak ładnie nazywa. Będzie to ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż ulicy Żwirowej. Od tego miejsca, gdzie chodnik jeszcze jest, aż do granic miasta. Prace rozpoczną się, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Tuż po podpisaniu umowy, a to nastąpi w przyszłym tygodniu, wykonawca wejdzie na plac budowy i ją rozpocznie. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 1 000 000 zł. Już 11. edycja. W Miejskim Centrum Kultury Chemik po raz kolejny odbył się koncert polihymni. Tym razem z uwagi na porę roku miał on charakter karnawałowy. To już jest ponad 150 koncertów zrealizowaliśmy w tymże cyklu. I tak jak zawsze jeden z koncertów jest dedykowany dzieciom przedszkolnym, tych starszych grup, oraz młodszym klasom szkół podstawowych. Natomiast drugi koncert przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej. No jako, że mamy karnawał, no to muzyka taka, która w karnawale, oczywiście w XIX wieku dominowała. Muzyka Wiednia, muzyka Straussów będzie dominowała, a w ogóle pozostałe utwory to też w krainie Straussów, jako że tam będzie i Lechar, i wiele muzyki operetkowej, takiej balowej, polki, walce. Muzyka Wiednia końca XIX wieku. Spotkania dzieci i młodzieży z muzyką klasyczną są bardzo potrzebne. Uczą się one bowiem już od najmłodszych lat kultury muzycznej, co w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach jest bardzo istotne. Myślę, że kontakt z muzyką poważną jest bardzo ważny
również dla dzieci takich małych, a już później młodzież szczególnie. Trzeba uwrażliwiać ich na to piękno, na muzykę i też, żeby dzieci umiały się obyć z koncertem, żeby umiały się zachować, bo to też jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie po prostu młodzież nie bardzo chce słuchać tej muzyki, a jeżeli będziemy od początku, od małego przyzwyczajać ich do piękna tej muzyki, myślę, że to tam twórczość będzie się rozwijała i będzie to owocowało. Lubisz muzykę? Lubię. Bardzo lubię. I lubię tańczyć do tego, jak słucham muzyki, to czuję się w rytm i lubię po prostu do tej muzyki tańczyć. Lubię, bo są bardzo ciekawe i mogą czegoś nauczyć. Następny koncert dla młodzieży już w marcu. Tym razem tematyka obejmować będzie etapy rozwoju muzyki XX wieku. Zaledwie 9% Polaków tęskni za Polską Rzeczpospolitą Ludową. Wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Gazety Wyborczej. Z drugiej strony 9 na 10 respondentów twierdzi, że jesteśmy teraz bardziej zestresowani niż za komuny. Nie kochałam ich, naprawdę. Ale taki bałagan jak teraz mamy w państwie, to chyba w życiu nie było. Przynajmniej moja świadomość tego nie ogarnęła. Uważam, że to może lepiej teraz, lepiej to wszystko wygląda, ładnie, pięknie, tak nie było przedtem za komunę. Faktycznie jak to było, to wszyscy wiedzieliśmy, teraz pięknie, ładnie jest. Nie po to walczyliśmy o demokrację i osiągnięcia wszystkie z powodu tych ograniczeń, które były. Nie tylko o kwestii braku w sklepach, prawda? Głównie ze względu na system. Mi się tak dali we znaki, że mam ich dosyć. Potwierdzam. Nie tęsknię do PRL-u, ale wtedy była praca, można było gdzieś wyjechać na wycieczkę. Całą Polskę zwiedziłam z zakładowymi wycieczkami. A dzisiaj? Człowiek jest na emeryturze i ledwo ciągnie. Wolę współczesne czasy. Po prostu kraj musi iść do przodu, rozwijać się. W związku z tym w PRL-u chyba nie było szans na to. Badania przeprowadzone w ostatnim czasie pokazują, że 65% Polaków uważa, że dobrze się stało, iż 20 lat temu zmienił się w Polsce ustrój. Co przyniosła zmiana ustroju? Według badanych w czasie tych 20 lat Polacy stali się bardziej europejscy. Sam wygląd Gorzowa już się zmienił bardzo. To nie te puste półki, co były kiedyś. Może trudniej się trochę żyje, ale w każdym razie wolę to, co jest. Jesteśmy w centrum i widać, co się zmieniło. Całe miasto się zmieniło. Dla niektórych dobro. A dlaczego? A dla mnie zło. Przecież PRL-u nie było bezrobocie, teraz jest bezrobocie i to jest największy sukces obecnego rządu. Bezrobocie, nie było tylko bandytyzmu, złodziejstwa. Wieczorem boję się wyjść z domu, a już wracać z pociągu w nocy, no to jest makabra. Coraz gorzej. Coraz gorzej. Coraz gorzej, no. Już nawet strach, wie pan, nie o mnie, ale o te dzieci, o wnuki, o... Nie, no to, co się słyszy, wie pan, teraz to takiego bałaganu jeszcze nigdy w życiu nie słyszałam nawet. Chyba w żadnym państwie. Dużo się zmieniło na lepsze. Dla młodzieży bardzo, bo młodzież tego nie pamięta, ale dla młodzieży bardzo się zmieniło. Możliwość pracy za granicą, to mamy pierwsze. No, przyjeżdżanie przez granic, no, poznawanie kultury innych krajów, życia. Także dużo. Plus, chociaż jestem ja starszej daty, ale dużo. Mimo to mogłem być między innymi w Anglii, Egipcie, Jordanii, ale tego w Arabii Saudyjskiej, także Betlejem byłem, także można, a za komunę tego bym nie widział. Mamy demokrację, mamy rozwinięty rynek, gospodarkę rynkową, wszystko się zmieniło. Te biedne ekspedientki, co za 800 zł pracują, jaką one będą miały pensję? Tu nie chodzi o mnie, ale jest coraz gorzej. Nie podoba mi się to. W tej chwili nawet sami się rozwijamy, a jeszcze dzięki temu, że mamy tyle okien na świat, należymy do ogromnej, bo ja wiem, społeczności międzynarodowej i to jest super.
91% uważa jednak, że jesteśmy bardziej zestresowani niż w PRL-u. Sondaż telefoniczny grupy IQS został przeprowadzony 28 i 29 stycznia na reprezentatywnej próbie 500 badanych w wieku od 15 do 70 lat. Stała lista kierunków studiów strategicznych dla gospodarki do 2013 roku, rządowe stypendia, maksymalnie 400 euro miesięcznie, dostanie 22 tysiące studentów. Kierunki strategiczne to specjalności techniczne i przyrodnicze. Na zlecenie Ministerstwa Nauki przygotowano raport. To lista specjalności, jakich rynek będzie potrzebował w najbliższych latach. Na podstawie tego raportu resort rozdzieli w przyszłym roku akademickim 200 milionów złotych. Część tych pieniędzy dostaną studenci, którzy wybiorą tzw. strategiczny kierunek. Szkoły średnie już kładą nacisk, by uczniowie wybrali właśnie te kierunki. Tu oczywiście się zmienia sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy, ale z tego co widać, zainteresowanie największe kandydatów jest, no, w zależności jeszcze od ich preferencji, zarówno technikami czy kierunkami elektronicznymi, informatycznymi, to się jakby utrzymuje cały czas, ale także zainteresowanie duże kierunkami gastronomicznymi, a ostatnio także obsługa turystyczna i hotelarstwa. Mimo kryzysu pulę na strategiczne kierunki niemal potrojono. W tym roku uczelnie, które zwiększą liczbę miejsc na zamawianych kierunkach, mogą dostać wyższe dotacje do 14 tysięcy złotych za każdego studenta przyjętego ponad limit. W Polsce nauki techniczne i związane z przemysłem studiuje około 15% studentów. Niemcy, Finlandia, a nawet Czechy mają na kierunkach technicznych od 30 do 40% wszystkich studiujących. Także niewielka liczba dorosłych decyduje się dokształcać na nowoczesnych kierunkach. Według raportu Ministerstwa Nauki za 4 lata na naszym rynku brakować będzie blisko 50 tysięcy inżynierów. Badania OBOP sprzed 2 lat wykazały, że na brak specjalistów inżynierów uskarżało się 60% firm. Spowodowane jest to małą ilością szkół przygotowywanych do uzyskania takiego wykształcenia. Musimy ograniczać nabór do w ogóle szkół ponadgimnazjalnych, a w ramach tego ograniczania, no niestety, jest to kosztem liceów ogólnokształcących i kosztem szkół zawodowych. Dlatego, że ta struktura, którą przyjęliśmy, jest taka, że w tej chwili nabór do ogólniaków i do techników jest na podobnym poziomie, a pozostała część, około 20% dla szkół zasadniczych. To akurat wynika z aktywnego udziału w rynku pracy. Ministerstwo Nauki zauważa też, że nie ma żadnej współpracy między uczelniami a przemysłem, ekspertami od rynku pracy czy lokalnymi urzędami pracy. W co piątej szkole kierunki ustala się tylko i wyłącznie na podstawie tego, jakich wykładowców szkoła ma do dyspozycji. Jedenasty lutego to dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji na ulicę naszego miasta wyszli wolontariusze kwestujący na rzecz Gorzowskiego Hospicjum imienia Świętego Kamila. To już jest 11. zbiórka na hospicjum. Zawsze one przynosiły bardzo wymierne efekty. No i mam nadzieję, że pomimo bardzo brzydkiej dzisiaj pogody, która zniechęca do wychodzenia do miasta i do zwracania uwagi na wolontariuszy z puszkami, że mimo wszystko jednak wyniki tej zbiórki będą równie dobre jak w poprzednich latach. Gorzowskie Hospicjum potrzebuje wsparcia. Nie odmawia pomocy nikomu, kto jej potrzebuje. Tymczasem potrzeby rosną. Bardzo drogie są leki. Bardzo drogie są środki dezynfekcyjne. Teraz czekają nas również prace remontowe. Konieczna jest wymiana samochodów. Musimy pamiętać, że hospicjum dociera również do domu chorego, że to nie są tylko chorzy tutaj, ale to są chorzy w domach. Do tego potrzebny jest samochód, czy nawet kilka samochodów. Nasz park samochodowy jest już bardzo zużyty. Na rzecz hospicjum kwestowało blisko 800 wolontariuszy. Napełniono ponad 200 puszek. Nowe szafki, stoły, biurka, krzesła i sofy. Gorzowski Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Podmiejskiej Bocznej otrzymał wyjątkową darowiznę. Dużo mebli za kwotę 50 tysięcy złotych. Są to meble, które będą stanowić wyposażenie jednego z oddziałów tego domu, który na parterze naszego domu funkcjonuje. I są to meble do wyposażenia pokoi mieszkańców,
także do wyposażenia gabinetu zabiegowego, kuchenki oddziałowej. Dostaliśmy także szafy pancerne na akta osobowe, czyli tutaj dział kadr, dział służby pracowniczej także został zasilony. Mamy, nie ukrywam, dużo większe potrzeby, bo dom ma aż 150 pokoi mieszkalnych, 240 mieszkańców i dwa piętra naszego domu wymagają jeszcze wymiany mebli, ale z pewnością te mebelki stanowią no, tą jaskółkę taką pierwszą i miejmy nadzieję, że nie ostatnią. Dom Pomocy Społecznej wyposaża pokoje także ze swoich środków. Nie brakuje jednak sponsorów i osób prywatnych, które chętnie wspierają placówkę. I to zarówno w formie tych mebli, także w formie innych sprzętów, także w formie pościeli, w formie sprzętu elektronicznego. Przyjmujemy każdą darowaną rzecz, dom ma wielkie potrzeby. Mamy stałych sponsorów, którzy nas wspomagają. To są firmy, które nas zaopatrują na stałe i w pieluchomajtki, i w jakieś środki pomocnicze, i firmy, które zaopatrują naszych mieszkańców w leki. Także osoby prywatne bardzo często przywożą do nas rzeczy, które już nie są potrzebne w domu, a przydadzą się w naszej placówce. Nowe meble zastąpią te stare i zużyte już w najbliższych dniach. Rodzice, których dzieci uczęszczają do filii szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Osadniczej, zakładają stowarzyszenie. Są tak zdeterminowani w walce o placówkę, że postanowili poprowadzić ją sami. Na początek chcą prowadzić przedszkole, a później szkołę. O swoich planach mówili 11 lutego podczas spotkania z konwentem Rady Miasta. Ta placówka należy do tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. Ta placówka była wybudowana przez dziadków, którzy tam mieszkali. Miasto w pewnym momencie przyjęło tą placówkę, ale nie może być tak, że miasto decyduje o wszystkim, a rodzice nie mogą decydować o tym, co chcą w tej placówce otworzyć. A chcą w tej placówce otworzyć stowarzyszenie. Chcą, aby w tej, ten region rozwijał się i był dla dzieci. Rodzice zapewniali, że z pomocą miasta, które w części dotowałoby placówkę, szkoła mogłaby nadal funkcjonować. Przedstawili też dwie listy z podpisami zwolenników. Jedną gorzowską, na której było ponad 50 nazwisk, i drugą łagodzińską z ponad 20 podpisami. Będzie to stowarzyszenie prawdopodobnie szkoła albo przedszkola. Zrobimy wszystko, żeby nasze dzieci, które są w tym regionie, mieszkają w tym regionie, nie musiały dojeżdżać do szkół i przedszkoli na drugi koniec miasta. Bo tak jak już wspomniałam tutaj na spotkaniu, nowe przedszkole nie rozwiązuje sytuacji. Ktoś na przykład z Zieleńca nie będzie jechał 20 km na drugi koniec Gorzowa, żeby oddać tam dziecko, bo tam będzie nowe przedszkole XXI wieku. My też potrafimy to zrobić. Myślę, że nam się uda. Urzędnicy nie powiedzieli nie na pomysł założenia stowarzyszenia, ale przestrzegali rodziców, że prowadzenie szkoły nie jest proste i z samych pieniędzy z dotacji ministerstwa trudno ją będzie utrzymać. Sytuacja demograficzna powoduje przede wszystkim, że nie ma szans rozwojowych ta filia, a jednocześnie sytuacja demograficzna w mieście dokonała spustoszenia w szkołach podstawowych, także szkole nr 4, która jest macierzystą szkołą dla tej filii. I nasza propozycja jakby wynika z tego, żeby te dzieci trafiły od razu do szkoły macierzystej. Po prostu filia spełniła już swoją rolę pod tym względem. W styczniu radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji filii szkoły podstawowej nr 4. Nie oznacza to jeszcze, że szkoła na pewno będzie zlikwidowana. Ostateczna decyzja powinna zapaść najpóźniej do maja. Wiadukt przy Alei 11 listopada wymaga remontu. Niestety kiedyś na tym terenie mieściła się nieistniejąca już jednostka wojskowa. Aby wyjaśnić, kto powinien wziąć na siebie odpowiedzialność, radni Platformy Obywatelskiej zwołali specjalną konferencję. W związku z problemem, który trwa od wielu lat, od przynajmniej 5 lat, sporem na temat dojazdu, czyli tego wiaduktu, który stoi za mną, zaprosiłem pana dyrektora Bieniszewskiego z PKP z Poznania po to, żebyśmy spróbowali ten problem rozwiązać. I dziś w
Biurze Rady Miasta wraz z naczelnikami Urzędu Miasta rozmawialiśmy na ten temat i wydaje mi się, że mamy taki przynajmniej pozytywna rzecz, która mogłaby się stać. PKP jednak nie widzi celu, w jakim miałoby podjąć się takiego zadania jak remont wiaduktu. Sytuacja jest taka, że jak Państwo sami wiecie, to była jednostka wojskowa. Nastąpił podział, wyłączenie linii kolejowej z pozostałych gruntów i w związku z tym w sposób taki jakby zupełnie przypadkowy staliśmy się jakby właścicielem, w cudzysłowie oczywiście, tego wiaduktu, który on jest, trzeba tu od razu powiedzieć, zbędny dla PKP. Tak? Dla nas ten wiadukt jest zupełnie niepotrzebny. W związku z tym, rozumiejąc sytuację, że służy on mieszkańcom miasta Gorzowa, korespondencja trwała od około 5 lat, proponowaliśmy, żeby miasto przejęło ten wiadukt na swoją, jakby na stan majątku swojego i oczywiście ponosiło koszty jego remontu, bo PKP nie jest od tego, żeby remontować wiadukty nad torami. Raczej jest od tego, żeby, jeżeli już, to tory kolejowe. Tak? I w związku z tym ta korespondencja trwa 5 lat. PKP chce oddać miastu wiadukt zupełnie za darmo. Czy miasto zgodzi się na przejęcie i jego wyremontowanie, zależy od władz Gorzowa. Tymczasem wiadukt jest potrzebny. Tylko on bowiem umożliwia dojazd na teren, na którym funkcjonuje kilkadziesiąt firm. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Gorzowie po raz kolejny obchodzi tydzień UNESCO. Jak zwykle jest wesoło i kolorowo. Obchody tego tradycyjnego święta rozpoczął Bal Narodów. 34 lub 35, tego go dokładnie nie mogę określić, bo różnie to wynika z naszej szkolnej kroniki, ale już kolejny tydzień, a właściwie dni UNESCO, ponieważ uczniowie mają nawał obowiązków i niestety nauka jest priorytetem, skróciliśmy tydzień do 3 dni. Dni zaczęły się wczoraj Balem Narodów. Dzisiaj bawimy się podczas konkursu piosenki międzynarodowej. Wystąpią zespoły z 12 klas. W jury zasiadają dzisiaj znani w Gorzowie ludzie, czyli pan Paweł Leszczyński, pan Wojciech Wyszogrodzki, pan Krzysztof Kramczyk, Nadzieja Smagina oraz pani Kostyszak. To jest taka nasza, powiedziałbym, sztandarowa impreza, do której młodzież się przygotowuje już od listopada. W listopadzie ogłaszamy kolejne przygotowania do Dni UNESCO. Tak więc są to różne dni. Wczorajszym dniem mieliśmy Bal Narodów, w którym uczniowie prezentowali scenki przedstawiające kulturę i tradycje wybranych przez siebie narodów. A w dniu dzisiejszym prezentują piosenki oczywiście w języku obcym, jakim dowolnym języku obcym. Najczęściej oczywiście jest to język angielski. Najbardziej zadowolona wydaje się być młodzież. Każda z klas chce wypaść jak najlepiej. Oprócz świetnej zabawy widać ich wielkie zaangażowanie w pracę zespołową. Podobnie jak wczoraj bierze udział 12 klas, 6 pierwszych i 6 drugich. Mieli do wyboru najróżniejsze piosenki z całego świata. Jednym było warunkiem, byłyby one w obcym języku. Mamy tutaj właśnie jest zaprezentowany Backstreet Boysów, ale będzie też Aerosmith, Wielkie Gwiazdy, mi się wydaje Metallica ma być wykonana, także dla każdego coś miłego, myślę, że wszystkim się będzie podobało. A jutro finał Dni UNESCO. Wszystkie gabinety będą wystrojone zgodnie z odpowiednią kulturą, a także konkurs kulinarny. We'll be right back.